Dzisiaj w cyklu Przy tablicy porozmawiam z artystą street artu, świetnie wszystkim znanym Tomaszem Cukinem Żukiem. Dobry. Dzień dobry. Na początek. Jaki był ten początek? Jak to się wszystko zaczęło? Początek to było, powiedzmy, z 25 lat temu. Nie wszyscy mieli komputery, więc jak się odrabiało lekcje, nic nie odciągało uwagi, powiedzmy, od tego wszystkiego. Więc siedziało się zamkniętym w pokoju, były jakieś lekcje do odrabiania i się trochę rysowało po tej książce, dorysowywało wąsy do postaci. Po okładce jedną kartkę się przeczytało, drugą się dorysowało. Więc nie było moim zdaniem takiego czegoś, co odciąga uwagę. Można było się skupić albo na tych, powiedzmy, lekcjach, albo coś mi odciągało uwagę, czy te rysowania. Później było także trochę na kartce, później gdzieś tam na plecaku się malowało, później zeszyty tak naprawdę zaczynały się u mnie jak lekcja. Z tyłu zawsze układki pomalowane, z przodu pomalowane, więc czasami było tak, że goniłem rysunkami od tyłu zeszyty w stronę lekcji. No i to było tak, że w klasie więcej osób rysowało. Każdy gdzieś tam chciał mieć ozdobione swoje zeszyty. Później salkę lekcyjną gdzieś trzeba było ozdobić. Był taki czas, że każdy na Mikołajki chciał w podstawówce spraya dostać. To z 5 osób chyba z moich kolegów wybrało, że sobie kupujemy farby w sprayu na Mikołajki. To był taki dla nas dobry pomysł, ale może dla szkoły nie bardzo, bo osoby, które wychodziły, powiedzmy, na przerwie, to gdzieś już się nie wytrzymały, gdzieś tu drzwi pomalowały w szatni, gdzieś tu pozgrały, były problemy. Nauczycielka nam zabrała te farby w sprayu i nie mogliśmy tych farb odzyskać. Minęło tam, powiedzmy, w pół roku, było jakieś takie święto. I był kolejny etap, że trzeba salę ozdobić i te spraye wykorzystaliśmy po to, żeby ozdobić salę lekcyjną. Później gdzieś miałem swoją gablotę w szkole z moimi rysunkami. Później gdzieś plecaki już ozdabiałem. Ktoś chciał w mieszkaniu, żeby markerami na przykład, wtedy się malował markerami jeszcze też, żeby ozdobić meble. Że było później narysuj mi to na ścianę, narysuj mi tamto i zaczęło tak być, że malowałem kolegom za różne, powiedzmy, przedmioty, powiedzmy, wymienialiśmy się, handel wymienny, ja im malowałem, miałem, powiedzmy, wtedy piłkę za to i przychodziłem do domu, do kolegi, malowałem mu na szafie coś, jakiś obraz. Później gdzieś wychodziliśmy, brakowało takiego malowania na zewnątrz, więc, a wtedy jeszcze tak trochę sprayami nie do końca malowaliśmy, bo się baliśmy na zewnątrz, więc płyty regipsowe się łamało na pół. I tam była ta kreda i chodziliśmy i rysowaliśmy kredą po osiedlu. To się trzymało tam kilka dni, bo dopóki deszcz nie spadł, więc czuliśmy, że zostawiamy coś po sobie na zewnątrz, na dłużej można było się wyrażać poprzez te rysunki. I pamiętam ten etap, kiedy już kupiliśmy sobie, babcia dała mi 10 zł kieszonkowego takiego. I poleciałem do sklepu z farbami, ale to jeszcze taki był sklep motoryzacyjny, dlatego kupiłem czarny spray. I to, co kredą, na ścianie malowałem przez chyba z rok na osiedlu. Zacząłem poprawiać. Wtedy już wiedziałem, że to, co tam dwa tygodnie, czy ileś było na ścianie, jest już na dłużej. Jeden dzień się mijało, drugi miesiąc stało wszystko, bo widać cały czas, że to jest na osiedlu. I spodobało mi się to, że zostawia się taki dłuższy ślad po sobie. Wtedy jeszcze nikomu nie mówiliśmy, kto gdzie maluje, bo to był taki, powiedzmy, wandalizm. Malowaliśmy normalnie graffiti po osiedlu. Kolejny etap to był taki, że wycinałem szablony, bo spraye można tak malować, że jak się coś wytnie, jakąś gwiazdkę przykładowo i się spsika, no to jest, można ją powtarzać wielokrotnie. I jeden szablon był to jakiś portret, później jakaś twarz, później coś jeszcze dalej i to można było powtarzać swoje ksywki na osiedlu. I był taki czas, że w ciągu kilku lat tak było wymalowane osiedle morskie, na którym mieszkam, w Koszalinie, że policja zaczęła się tym interesować. Zaczęła się tym interesować policja, a już dużo osób mnie kojarzyło, że ja maluję. No i dostałem wezwanie na Komendę Miejską Policji w Koszalinie, że jestem podejrzany o akty wandalizmu na osiedlach morskich. No i ciężko było się nie przyznać, bo było
cały, powiedzmy, segregator zdjęć wydrukowanych wszystkich. To były bazgroły, trochę malunki wszystkich zdjęć pomazanych ścian w okolicy, nie tylko moich, też lecz moich kolegów, ale no i wiedziałem, że ja byłem założycielem tej grupy, która maluje, powiedzmy, bo wtedy inicjały, powiedzmy, na ścianach. Więc wszystko wziąłem na siebie, miałem poważne problemy, jakieś tam duże mandaty, których po prostu nie musiałem zapłacić, bo było napisane, że malowałem, jak byłem niepełnoletni. Wszystko się rozeszło po kościach i to dało mi taki... Tak się wtedy przestraszyłem tego, że był ten mandat był bardzo ogromny na tamte czasy, no to było chyba taniej samochód kupić. Ale wtedy mieszkałem z rodzicami, więc nie chciałem ich stresować i to mnie tak przestraszyło, że na rok nie malowałem sprayami po ścianach, bo byłem taki trochę przestraszony przez to. Ale gdzieś tutaj znowu jedno mieszkanie, drugie mieszkanie. W międzyczasie brakowało mi tego malowania na zewnątrz, takiego na dziko, więc malowałem sprayami na kamieniach oczka takie czarno-białe na skrzynkach elektrycznych. Mówię tam na skrzynkach elektrycznych, na kubłach od śmieci, na jakichś skrzynkach, słupkach. Tego w końcu było tak dużo, że jednocześnie malowałem ludziom w mieszkaniach, w restauracjach, gdzie zarabiałem na tym. A po tym wszystkim malowałem ten pierwszy taki street art prosty. No i zobaczyłem, że ludzie zaczynają kolekcjonować zdjęcia z tymi kamieniami, z tymi jak Pokemony praktycznie, tak? Każdy był inny. I w końcu znowu było tego tak dużo, że znowu zaczęła się policja tym interesować, że całe miasto wymalowane było, wyklejone w oczkach. I była taka sytuacja, że w telewizji właśnie było mówione, że tutaj szukają tego wandala, który powiedzmy pomalował te oczka. Jedni mówili, że super, drudzy, że to nie, nadal jest wandalizm, więc to jest karalne. Przestraszyłem się trochę znowu, ale tydzień później miałem wystawę w Centrali Artystycznej w Koszalinie i ta sama telewizja, która mnie tam powiedzmy poszukiwała i nazywała mnie wandalem, nie wiedziała, że przychodzi do Centrali Artystycznej na moją wystawę jako artysty. Więc to było takie ciekawe, że nie wiedzieli, kto to maluje, a tam mnie nazywali artystą, a tutaj nazywali mnie wandalem. Po tej wystawie tam powiedzmy więcej ilustracji, obrazów gdzieś tam się rozeszło moich. Pojechałem na wakacje, wróciłem, zacząłem malować jedno mieszkanie, drugie mieszkanie, restaurację, gdzieś tam klub, jakąś dyskotekę. Każdy malunek bardziej mnie napędzał i bardziej mnie reklamował, powiedzmy. Ale całe życie tak naprawdę już później marzyłem, żeby malować te duże murale na budynkach. No i dostałem telefon ze Słupska, że oni chcieliby coś tam namalować na ścianie, no, czy na krawężnikach, mówię, takie małe zlecenie do Słupska, pojechałem. I mówię, że zamiast malować takie drobne rzeczy, dajcie mi możliwość wykazać się na ogromnej ścianie, pokażę swoje możliwości. No i dostałem ścianę na skrzyżowaniu w super miejscu, wolną rękę, tam wtedy był jeszcze Robert Biedroń prezydentem, więc powiedział, że artysta ma się wykazać. Namalowałem mural taki, który chciałem, żeby wyprzedził jakąś tam, powiedzmy, jakość i styl do przodu, żeby pokazać, że jednak potrafię takie duże rzeczy robić. I tak się stało. Na mural, gdzie jeszcze wcześniej policja mnie ganiała, już Straż Miejska mnie ścigała. Była konferencja prasowa, przyjechał Robert Biedroń, przyjechała Straż Miejska, przyjechała policja, jakaś tam straż, wszystkie służby. I zrobili sobie konferencję na tle mojego muralu. I później już tak. Jeden mural, drugi mural. Każdy mural napędzał mnie o kolejne murale. W końcu przestałem malować pokoje w mieszkaniach, tylko zacząłem malować te murale i tak maluję tak naprawdę je do dziś. Każdy mural duży to jest otwarcie, to jest jakieś przecięcie wstęgi ludzi pełno, którzy przychodzą na te otwarcie murali, służby. Musiałem założyć firmę, więc też jak zacząłem jeździć po różnych miastach dookoła Koszalina, no to już były otwarcia takie, mówię, że z pompą malowałem dla wojska, gdzie samolot przelatywał wojskowy nad muralem, pokazy są. Jednak to zostało tak docenione, że ja to traktuję jak pomnik.
tylko że w postaci namalowania na ścianie. I tych murali, powiedzmy, gdzie na tym etapie, gdzie mnie policja ścigała, miałem praktycznie zero, tylko miałem bardziej ściany mieszkania, może było ich z 50. W wieku, nie wiem, 20 lat miałem ich może, nie wiem, z 200 ścian pomalowanych. Teraz, kiedy mam 33 lata, mam około 3000 ścian w mieszkaniach pomalowanych, może z 500 takich większych typu restauracja. Murali mam z 300 takich dużych z rozmachem. A z sal lekcyjnych, tak jak tutaj w tle, mam ich może około 50 i coraz częściej je robię, bo sprawia mi to przyjemność, że tyle osób siedzi w tej klasie i to jednak wpływa na samopoczucie. A czy będzie Pan u nas jeszcze malował jakieś sale lekcyjne? Wydaje mi się, że tu się zakończyła, powiedzmy, te malowanie, ale wydaje mi się, że tu wrócę, bo widać jednak różnicę, jak wyglądają te sale niepomalowane, a te pomalowane. Aż się proszą pewnie kolejne ściany, żeby coś tam zrobić. Nawet nie musi być tak mocno rozbudowane, ale żeby coś sypnąć, żeby pociągnąć ten dalej, ten klimat. Ta szkoła jako jedyna, wydaje mi się, że nawet i w Polsce ma tak sale pomalowane, bo na wypasie są zrobione. Styl Cukina jest już rozpoznawalny. Jak się dochodzi do takiego poziomu niepowtarzalności? Czy to kwestia ćwiczeń, przypadku, a może konsekwentnej wizji? Wydaje mi się, że to jest takie coś, że jak ja się nie znam na sztuce, jeśli chodzi o to malarstwo i tą historię, to wszystko, ale są artyści, którzy coś malują w danym stylu, powiedzmy jak Picasso, i ten styl można rozpoznać, ale przykładowo, jeżeli ktoś by chciał, żeby Picasso namalował coś trójwymiarowego w daną rzecz, no to może by tego nie wykonał, bo miał dany styl, w którym jest takim zamknięty. Czy jakiś inny malarz, który też maluje, powiedzmy, tylko w jakimś danym stylu. Ja mam o tyle, że ja mogę wymyślać, nie muszę patrzeć z kartki, mogę wymyślać z głowy i mogę namalować w każdym stylu, który sobie wybiorę, czyli mógłbym tak naprawdę stworzyć galerię obrazów namalowanym w różnych stylach, czyli namalowałbym chyba wszystkie obrazy, jakie są dostępne. I to mnie w tym wyróżnia, że nie piszą do mnie osoby konkretne, które chciałyby mieć, nie wiem, tylko abstrakcję, tylko mogę jej namalować trójwymiarowe rzeczy i starodawne rzeczy i nowoczesne. W każdym stylu, dlatego mam tak dużo osób, które grupę odbiorców, bo docieram do każdego. I też staram się tak wypytywać przed malowaniem klientów czy ludzi, żeby to był strzał w dziesiątkę, żeby oni byli zadowoleni, żebym ja był zadowolony. I fajnie, jak jakiś mural jest przekaz, tak jak się, nie wiem, film oglądnie w kinie i się wychodzi i jeszcze długo po filmie chce się o nim rozmawiać. Tak samo można zrobić z malowaniem i książkę tak samo można napisać. Z malowaniem tak samo można zrobić, że ktoś się idzie ulicą, zatrzymuje się na 10 minut, pogląda ten malunek. Można też jakiś przekaz poprzez obraz zrobić, który na niego wpłynie. Tylko miło jest, jak ja widzę, że ludzie idą ulicą, zatrzymują się przy ścianie i ja mówię na to, że czytają obraz, idą dalej. Dlatego fajnie jest zrobić prosty na przykład obraz, który nie musi być jakoś super rozbudowany, ale że ktoś odczyta bez zapisu obraz, tak jak pismo obrazkowe, powiedzmy, w Egipcie. A wspominał Pan o artystach, o Picasso. Czy ma Pan jakiegoś swojego ulubionego artystę? Teraz ciężko. W tamtych czasach, co były te, nie było internetu, powiedzmy, to się kojarzyło tych malarzy, którzy gdzieś tam, może w telewizji, czy gdzieś tam w książkach, w encyklopediach byli. Ale teraz nie ma co ukrywać. Jest tyle jest osób, czy na Instagramie, czy na tych portalach artystycznych, że moim zdaniem tysiąckrotnie przebijają tamte osoby, tylko w tamtych czasach tamte osoby były sławne, byłoby mały wachlarz tego mediów, że można było się pokazać, ale teraz wydaje mi się, że jest w każdym państwie jest po tysiąc nawet osób, które malują takie rzeczy, że głowa boli i można to zobaczyć. Tak samo jak przykładowo na YouTubie, okazuje się, że no ktoś pięknie śpiewa, widać młode osoby śpiewają, nagrywają filmiki, jak śpiewają, czy coś robią.
a wcześniej się widziało tylko w telewizji te już wybrane gwiazdy, które miały tą karierę. Tak samo jest z malowaniem i z wszystkim, że każdy ma coś. Mam bardziej, mogę cieszyć się z ludzi, którzy robią podobne rzeczy i ich kariera na przykład może im się podobać, bo podoba mi się, że niektórzy malują, wyjeżdżają za granicę, gdzieś tam do Kolumbii, gdzieś tam do Ameryki, do Afryki. To mi się podoba, ale nie wiem, czy byłbym w stanie się tarabanić z tym wszystkim i tak jeździć, ale bym chciał i to mi się marzy, że jadę, wyjeżdżam i w różnych państwach maluję. Malowałem w kilku państwach, ale to ciężka sprawa jednak była, żeby wybrać się i w innym mieście malować na ścianach, bo to jest za duże przedsięwzięcie, żeby... Ale takie coś zawsze mi się marzyło. W tych krajach, gdzie jest ciepło, sezon trwa, można powiedzieć, że cały rok. U nas od wiosny do końca lata jest taka pogoda, gdzie pozwala na malowanie na zewnątrz, później maluję ściany wewnętrzne, tak jak w szkołach. Ale przykładowo w Hiszpanii czy gdzieś można malować cały czas, tam nawet w zimę murale powstają. Tego mogę pozazdrościć, że wstają powiedzmy rano i mogą wyrażać siebie poprzez malowanie street art w każdej porze roku. A ja, jeżeli mam jakiś pomysł, to muszę poczekać do wiosny, bo mi ręce zamarzną z puszką. Każdą pracę firmujesz podpisem. Skąd pomysł na ten pseudonim? Pseudonim? Ja mam na imię i nazwisko Tomasz Żuk. Na osiedlu gdzieś tam może miałem 10 lat, ksywkę każdy miał, więc tam albo gdzieś tam się bawił ktoś nazwiskiem, to mówił Żuk Cuk. Od Cuk przeszło do Cuki, później ja się podpisywałem markerem C-U-K-I-N, tak przeliterowane miałem jakby. I później skróciłem to do Cukin, kolega też do mnie mówił Cukin i ten i tak. Jak mnie wtedy jeszcze policja śledziła za malowanie posiedlu, to miałem inny podpis, żeby nie było widać, kto to jest. Ale już później, jak już pękła bańka cała, już było wiadomo, więc już zostawiłem ten podpis. Pomyślałem sobie, fajnie, no nie chciałem się podpisać imieniem, nazwiskiem, bo to nie wypadało mi podpisywać murali na zewnątrz. Więc pomyślałem, fajnie, mam tą ksywkę. No i zacząłem podpisywać się na ścianach Cukin. I murale, i moje graffiti podpisywać tą ksywką. I pomyślałem, to już zostaje, to będzie do końca moje. Z Facebooka założyłem też właśnie Cukin Koszalin. Prywatnego Facebooka nazwałem Tomasz Cukin Żuk, żeby było wiadomo, że to jestem ja. I dużo osób myśli, że to jest moje nazwisko. Przez to, że ten... Tylko zdarzało się, że w gazecie czy gdzieś było śmiesznie, bo wykorzystują często. Tak samo na muralu u was też jest napisane na tablicy, gdzie pamiątkowej jest napisane Tomasz Cukin Żuk. A to nie jest moje nazwisko, tylko ksywka. Zdarzało się śmieszne sytuacje, że było w gazetach napisane, że Pan Cukiniak. Bo myśleli, że to jest nazwisko, więc tak odmieniali. Dlatego to jest... jak ktoś mówi do mnie Tomek, to czuję, że ktoś jest bliski czy z rodziny. Tomasz Żuk to tak samo, że urzędowe rzeczy. A Cukin to osoby, które mnie kojarzą po prostu z malowania. W przestrzeni Koszalina, w różnych, często nieoczywistych miejscach, możemy natknąć się na charakterystyczne skrzydła. Dlaczego właśnie ten motyw? Ten motyw się wziął od tego, że w Białogardzie w kawiarni chcieli mieć jakiś rozpoznawalny znak, gdzie będą ludzie mogli sobie przyciąć, zrobić zdjęcie. I oni zaproponowali, żebym skrzydła namalował. Na początku nie chciałem za bardzo tego zrobić. W końcu zrobiłem. Okazało się, że ludzie tam robią sobie przy tym zdjęcia i ten malunek tak naprawdę jest bardziej fotografowany i żyje, bo można sobie wejść w nim w interakcję. No i pomyślałem sobie, może zrobić takie w Koszalinie też. Zrobiłem skrzydła na budynku, na którym zrobiłem pierwszy szablon taki nielegalny. Zapytałem się wcześniej tego pana na budynku, czy mogę zrobić takie skrzydła. Powiedziałem mu, że ten malunek to ja robiłem na ścianie obok. Ja się ucieszył, że wróciłem po kilkunastu latach i się przyznałem, że mu ścianę pomazałem, ale tak naprawdę on się malunkiem cieszył wcześniej i nie chciał go zamalować. Do dzisiaj te malunki są. Namalowałem te skrzydła. Zrobiłem sobie parę zdjęć i nagle zobaczyłem, że tak trawa zaczyna być wydeptana w tym miejscu. Później już się klepisko zrobiło. Przez cały czas ludzie przyjeżdżali, robili sobie zdjęcia, było tak widoczne miejscu, że postanowiłem zrobić
inne w innym miejscu, ale już różniące się bardziej, nie wiem, różowe dla kobiet. Zrobiłem je tutaj niedaleko mojej pracowni. Tam też ludzie robili zdjęcia i później tak poszło, że ludzie chcieli mieć przy lokalu swoim, jakimś tam, przy jakichś kosmetyczkach chciała mieć, czy jakieś tam studio. I zacząłem robić jedne, drugie, bo miałem chyba już 3 zrobione i dostałem wiadomość na Messengera. Napisała do mnie Martyna Wojciechowska, że chcielibyśmy zrobić takie skrzydła u siebie, czy byłbyś w stanie przyjechać do Warszawy. Ja powiedziałem, że przyjadę, nie ma problemu. To jest dla mnie bardzo proste, możemy zrobić dziennie nawet 2 sztuki, bo jestem w stanie to ogarnąć. Wszystko zasponsoruję, byleby mi nocleg załatwili, bo powiedziałem, że nie jeżdżę dalej niż 100 km z malowaniem, tylko staram się malować u mnie w mieście. No i zabrałem się z kolegą do Warszawy. Tam postawiono ścianę przed halą koszyki w takim bardzo miejscu uczęszczanym. No i zacząłem malować te skrzydła pomarańczowe, bo fundacja Martyny Wojciechowskiej była związana ze skrzydłami. Sama Martyna przyjechała. Pełno telewizji, pełno mediów. Nigdy nie widziałem tyle kamer i aparatów skierowanych w naszą stronę. Malowałem te skrzydła razem z Martyną w pewnym momencie. Podpisaliśmy się, porobiliśmy zdjęcia, później była jakaś impreza. Wróciłem z Warszawy do Koszalina i później, gdzie wiadomo, w Dzień Dobry TVN, w różnych w telewizjach, w gazetach, wszędzie były pokazywane te skrzydła, a ja razem z Martyną Wojciechowską, więc mówię, od razu z grubej rury tak naprawdę poszło, że z taką osobą znaną i lubianą, powiedzmy, w Polsce. I później gdzieś tam następna osoba, jedne skrzydła, drugie, trzecie, gdzieś tam już tego było pełno. Później malowałem na Woodstocku dla Jurka Owsiaka, powiedzmy, skrzydła na żywo, reprezentując zachodnie pomorskie miasteczko. I do dzisiaj może mam zrobionych z tych 30 pary tych skrzydeł. Teraz je zostawiam czasami, gdy maluję jakiś duży mural, to przy okazji robię skrzydła, bo wiem, że zostawiam taki znak po sobie, gdzie później mogę w internecie zobaczyć, czy ktoś sobie przy tym sfotografował, bo zostawiam ten hashtag. I jest ich chyba z 30 pary tych skrzydeł. Każde inne. I powiem tak, że jadę właśnie w środę lub czwartek do Malborka malować skrzydła. Pierwszy raz na początku skrzydła, później dopiero mural będzie malowany. No i latam za tymi skrzydłami. A ma pan już jakiś pomysł na ten mural w Malborku? Już takie Malborku, jakieś elementy? W Malborku chcą pomalować ścianę wyjściową do szkoły, która jest zaokrąglona i wysoko jak filar taki wielki. I zaproponowałem im, że jeżeli jesteście w Malborku, to może zrobimy kawałek zamku w Malborku, tylko w klimacie szkolnym, że tam z okna ktoś wystaje i jakaś księżniczka powiedzmy z książką, a na dole jakiś rycerz z plecakiem czy coś. No i tego typu coś będę malował. Tyle, że oni bardzo się upierali, że chcą na początku skrzydła mieć, bo jakieś imprezy szkolne mają i chcą, żeby było coś przed, więc ten mural też miałem malować w tym roku, ale nie udało się, więc na wiosnę mural, a teraz skrzydła. No i unikam takich tras dalekich, bo to jest dla mnie bardzo daleko, bo jeżeli wychodzę z Koszalina coś malować, przykładowo do szkoły, to mówię, że to w kapciach wychodzę, bo przychodzę o 10, maluję i wracam i mogę na drugi dzień następny malować. Wszystko, co jest małym malowaniem w Polsce, to trzeba pojechać powiedzmy jeden dzień malować, a drugi dzień wracać, dlatego dla mnie to jest duża różnica. A mam tak dużo zleceń w okolicy, tu gdzie mieszkamy, że nie gonię za tym Warszawą, za granicą. Wolę te malunki zostawiać u nas w regionie i mijać je codziennie, niż malować gdzieś daleko i zapomnieć o tym, że... W naszej rozmowie nie sposób nie odnieść się do Maratańczyka, muralu zrekonstruowanego niedawno przez ciebie, a znajdującego się na ścianie koszalińskiego ekonoma. Jak wspominasz pracę nad tym projektem? Jak wszystkie murale na początku, jak malowałem, to bywały takie, że ktoś chciał coś przemalować na ścianie, ale to były zawsze malunki takie trójwymiarowe. I później postanowiłem, że maluję tylko swoje rzeczy, czyli wymyślam, projektuję i maluję, żeby być autorem wszystkich malunków. Ale ten mural mijałem od dzieciaka praktycznie i widziałem, że coraz bardziej zanika. Dużo osób mówiło o nim, że szkoda, bo już tam tynko odpada, już nic z tego nie będzie i dostałem właśnie znak, że będzie remont szkoły i mural zostanie zakryty.
Więc to też inne wyzwanie, bo tak naprawdę nie można było poprawić go po konturze i go wypełnić, tylko trzeba go od nowa naszkicować, zaprojektować. To taka praca odtwórcza. I to było pierwszy raz, kiedy się zgodziłem, żeby coś odtworzyć. Ale to byłem aż dumny z tego, bo tak naprawdę przywróciłem mural, który był zanim ja się urodziłem i moi rodzice widzieli go wcześniej i osoby z Koszalina. I to był też malowany przez artystę z tamtych czasów, który był rozchwytywany i doceniany, który jeszcze żyje. I ciężko było po prostu wypełnić taką ogromną przestrzeń trzema kolorami. Ja mówię na to, że ten mural został namalowany trzy razy, bo trzy razy trzeba było wszystko wypełniać. Ale po ściągnięciu rusztowania efekt był taki ogromny, że ta ściana jest tak duża. I cieszę się, że nie zrobiliśmy czegoś innego w tym miejscu, tylko że przewróciliśmy z powrotem ten mural. I uśmiech na twarzy tego autora, który przyjechał w starszym już był wieku, bezcenny. Co mogę więcej powiedzieć? No, to była jedyna chyba praca, gdzie odtwarzałem mural przed wielu lat, ale nie czułem się z tym źle, bo czułem, że przywróciłem coś do życia na kolejne, powiedzmy, może 20, może 30 lat i ktoś po mnie może kiedyś też będzie to raczej poprawiał, bo takie rzeczy się podtrzymuje. Jaki projekt zajął ci najwięcej czasu, sprawił najwięcej trudności? Mam takie murale, gdzie trzeba dojechać dalej i mają tak dużo detali, że później, żeby to wszystko pocieniować, to jest tyle roboty, że siedzi się na tym rusztowaniu, maluje się te postacie, to wszystko i nie widać postępu, żeby coś się zmieniało, bo trzeba, jak maluje się pięć postaci na jednym muralu, no to każdy musi mieć ucho, oczy namalowane, pocieniowane, żeby to wyglądało. A jak są murale, gdzie jest przykładowo natura, że pół ściany to jest niebieska ściana, bo to jest niebo, no to to się maluje szybko bardzo. Tak samo las, gdzie jest kolor zielony i jakieś liście. Najwięcej problemów stwarzają mi postacie, bo muszą mieć proporcje. Ten mural na szkole, który tutaj malowałem, był bardzo prosty, ten maratończyk, ale się okazało, że nie jest cieniowany, więc jeżeli nakładam jedną warstwę farby na postać, która wygląda jak plama, no to za mało było tej warstwy, drugą warstwę, trzecią warstwę. Ten mural maratończyk był praktycznie trzy razy malowany, malowałem go razem z kolegą, że cały czas farba przebijała, dlatego to było takie skomplikowane, bo jestem przyzwyczajony, że w malowaniu nie musi być wszystko dokładne, bo to jest artystyczna ręka tutaj. Bardziej chodziło o to, żeby było bardzo graficznie i czytelne i żeby nikt się nie przyczepił, że gdzieś tam przebija jakiś kolor. Najbardziej trudne rzeczy to są jednak postacie. Ludzie myślą, że ja sobie maluję, wszystko mogę namalować, ale są rzeczy łatwiejsze i trudniejsze. Najtrudniejsze są postacie. Ja się pytam, czy to ma być czarno-białe, gdzie jest mi łatwiej, czy kolor skóry ma być jak kolor skóry, bo to jest dla mnie też ważne, czy mam odtwarzać coś. I poziom detali, bo ja mogę namalować twarz, która będzie prosta, że będą oczy i kontur twarzy, ale mogę namalować tak, że będzie widać skórę, ale mogę tak namalować, że będzie widać pory skóry, może że żyłki. Ja zawsze się pytam, jakiej jakości ma być to malowanie, czy najwyższej, tak jak telewizja powiedzmy jest. Widać czasami, że się ogląda jeden program, że jest tylko obraz taki rozjechany, a drugi, że jest taka żyleta jak w sklepach z telewizorami, że pokazują. Dlatego to na to wpływa. Czy ja skupię się i będę malował te oko, że każda żyłka będzie wymalowana, każdy błysk, czy po prostu maluję tylko w oku kropkę i mówię, że już jest postać. I to jest właśnie to, co najwięcej czasu przy ścianie zajmuje. Jesteśmy w murach koszalińskiego ekonoma, na których, można powiedzieć, odcisnąłeś swój ślad. Tutaj powstaje już jakaś wewnętrzna galeria Cukina. Pracę przy którym z tych projektów wspominasz ze szczególnym sentymentem? To jest tak, że sale lekcyjne się fajnie maluje, bo jest od razu już tematyka, jakaś geografia, no to wiadomo, że jest ogromna pole do popisu, bo geografia nas otacza tak mocno, że pomysły sypią się z każdej strony. Jest chyba tutaj 7 sal pomalowanych.
Te, które zostały na końcu namalowane, to były te, gdzie miałem najmniej pomysłów na nie. Najłatwiejsze, najlepiej mi się czułem właśnie tam biologiczna, geografia, fizyka, chyba tam była informatyczna sala. Tam się czułem dobrze. No i ja zawsze przyjeżdżam na miejsce i patrzę, jak obecnie sala wygląda, czy jest brązowa, czy jest szara, bo staram się w podobnej kolorystyce robić, malować ściany tak, jak jest wystrój wnętrza, żeby to wyglądało jak całość, nie wiem, jak człowiek, który ubierze brązową czapkę, płaszcz brązowy i buty i żeby to wszystko było takie w jednej kolorystyce. Na początku robiłem projekty, żeby pokazać, co będę malował, żeby nie było zaskoczenia, że coś innego jest. Czyli tam pierwsze sale zrobiłem według projektu, a każdą kolejną mówiłem, że lepiej dać mi wolną rękę i mi zaufać, bo najlepsze malunki wychodzą tam, gdzie mogę się bawić swoim malowaniem. I teraz właśnie nagrywamy w tej sali, gdzie od której się tak trochę przekręciło w drugą stronę, że już nie robiłem projektów, tylko wpadałem i dostawałem wolną rękę i na miejscu wymyślałem. I wtedy najlepiej mi się maluje. I też dla tych osób, które mają tę salę, jest najlepiej, bo więcej rzeczy jest namalowanych i bardziej na wypasie. I od tej sali chyba malowałem jeszcze z 3 sale, gdzie przychodziłem. Miałem wszystkie kolory farb przy sobie, a na miejscu wymyślałem lub z nauczycielkami, lub z uczniami uzgadnialiśmy, co tu jeszcze można namalować. I tak mi się najlepiej mi maluje. Czy ma pan jakieś pasje poza malowaniem murali? Moją pasją poza malowaniem murali jest zwiedzanie i poznawanie, zwiedzanie innych krajów. I to jest chyba najbardziej coś, co lubię robić, czyli był taki czas, że malowałem i wyjeżdżałem, i chciałbym zwiedzić przynajmniej 100 państw, miejsc, które zawsze gdzieś tam się w telewizji widziało. Kiedyś jak byłem mały, właśnie wszystko wydawało mi się nieosiągalne, niemożliwe, żeby tam być. Dzisiaj, kiedy czuję, że mogę być wszędzie, gdzie zechcę, staram się z tego korzystać i wyjeżdżać jak najczęściej na te wycieczki, żeby stanąć w tych miejscach, które były dla mnie nierealne i zwiedzać. Najbardziej lubię wodospady, jaskinie, urwiska, jakieś rzeki, naturę. Mniej może jakieś zabytki, które już mi się trochę opatrzyły, bo zwiedziłem dużo tych miejsc. Ale marzyłem o Islandii i właśnie niedawno wróciłem z niej. Na jednej wyspie było tyle do zobaczenia, od wodospadów po wulkany, po lodowce, wszystko było tam praktycznie, że na jednym wyjeździe zostałem zadowolony tymi wodospadami wszystkimi, które były kosmiczne praktycznie. Teraz może marzy mi się ten Nowy Jork, bo zawsze to się widziało w filmach różnego rodzaju. Chciałbym tam stanąć, to jakby mały, pamiętam, to było dla mnie tak nieosiągalne, że sobie myślałem, o kurczę, za życia nigdy tam nie stanę. Teraz powiedzmy, że mogę tam być, ale też nie mogę jakoś się wybrać tam, bo cały czas trzeba dużo złożyć projektów, żeby to w czasie się zgrało. No i tam jest chyba takie, wydaje mi się, że to jest taka wisienka na torcie, że to jest, tam bym chciał po prostu stanąć w tym miejscu, gdzie czułem, że nigdy nie będę. A czy jest jakiś kraj, w którym pan już był, który pan najmilej wspomina? Najlepszą egzotyką, w jakiej byłem i taka, powiedzmy, ja na to mówię egzotyka typu Jurassic Park, no to była w Tajlandii, bo tam było prawdziwa dżungla, były ogromne jaskinie, była i woda, i zwierzęta, i te małpy, powiedzmy, i te robactwo ogromne, które tam chodzi. To było najbardziej egzotyczne z ciepłych krajów, a najlepszą, powiedzmy, chyba egzotyka się mówi, to coś, co jest inne, no to ta Islandia w drugą stronę. Brakowało mi czegoś, co będzie chłodniejszym krajem. I ta Islandia właśnie była odwrotnością tej Tajlandii, że było, że chłodno, ale były właśnie te wodospady, były te urwiska, też zwierzęta były, wieloryby, powiedzmy foki. I to było, powiedzmy, odwrotność tych ciepłych krajów. Byłem w różnych miejscach na świecie, gdzieś tam od Afryki po
jakiś po Malediwy, ale najlepsze wrażenie zrobiło jednak na mnie Islandia i Tajlandia. A czy poza Nowym Jorkiem, jak Pan przed chwilą wspominał, czy jest jakieś miejsce, do którego chciałby Pan w najbliższym czasie polecieć? W najbliższym czasie chciałbym w ciepłą, do ciepłej wody wejść, bo wiadomo, że zimno w Polsce. Nie, wydaje mi się, że tak. Nie kręcą mnie Chiny czy tam Japonia, ale tam widziałem, że często na filmach czy na zdjęciach widać, że to jest tak inne miejsce, żebym mógł mieć to kolejne w kolejności, żeby tylko tak zobaczyć, jak czy to tak wygląda jak w telewizji, ale jakoś mnie nie do końca kręci. Może jeszcze w Wietnamie jest niedawno odkryta tak ogromna jaskinia, że byłem w szoku, że w ogóle takie przestrzenie są ogromne, ale tam było rocznie chyba kilkaset osób może się zapisać, żeby ją zwiedzać. I szok, że takie miejsca są jeszcze na Ziemi, które zostały niedawno odkryte, a ogromne są takie, że można byłoby tam miasto wybudować w środku. Czy jest jakiś projekt, który chciałbyś zrealizować, a nie miałeś jeszcze czasu lub okazji, żeby to zrobić? Ja zawsze marzyłem, żeby jak już być na tym etapie, gdzie maluję ludziom na zamówienie i żeby było mnie stać na takie coś, że mogę sobie sam rusztowanie postawić, sam wybrać ścianę w koszalinie i zrobić takie coś, żeby nie mówił mi kto, co mam namalować, żebym sobie stworzył powiedzmy albo ulicę, albo przestrzeń taką, że około 5 murali takich, gdzie ludzie mogą podejść sobie, zrobić zdjęcie i żeby było to wrażenie tych murali takie powiedzmy na skalę światową, że naprawdę ludzie przyjeżdżają i zwiedzają, bo większość murali mam powiedzmy z zleceń, gdzie muszę się dopasować z tematyką, a chciałbym pokazać coś, czym ja się zajmuję, co mi się podoba, sam sobie powiedzmy zlecić i pokazać, że można coś powiedzmy tanim kosztem, nie budując pomników, powiedzmy za kilkaset tysięcy złotych, zrobić atrakcję w mieście, do której ludzie przychodzą i robią sobie zdjęcia i naprawdę jest na mapie Koszalina coś. To może być mural, to może być jakaś wielka figura nadmuchana, to może być jakiś posąg, który jest ulepiony i pomalowany. Teraz takie rzeczy, jak się jedzie do innych miast, fajnie zwiedzać artystyczne czy ciekawe jakieś instalacje. Takie coś chciałbym zrobić, tylko ciężko się, bo zawsze na pierwszym miejscu mam jednak tą pracę, bo z niej mogę właśnie podróżować, a na drugim miejscu mam powiedzmy to, co ja robię, czyli co dla siebie, bo z tego raczej się nie bym utrzymał. Dlatego mam takie pomysły, które chcę zrealizować, ale zawsze są odkładane na później, dlatego żałuję. Może w tym roku, co teraz będzie, postawię na swoim i odmienię oblicze ziemi, tej ziemi. A czy jest jakaś taka forma artystyczna wyrażania siebie, którą Pan jeszcze stosuje poza malowaniem? Ja nie jestem po szkole plastycznej, nie jestem uczony przez kogoś, bo to całe życie się rysowało, malowało, tak jak niektórzy na gitarze gdzieś tam sobie grają i się okazuje, że jednak fajnie mi to wychodzi. Czuję, że mógłbym rzeźbić lub lepić. Spróbowałem, czuję, że daję radę, podoba mi się to, że mógłbym ulepić fajną instalację. Niedawno kupiłem gogle trójwymiarowe, te 3D Oculus, w których można rysować w trójwymiarze, siedząc na kanapie. No i rysuję w trójwymiarze, czyli można tak powiedzieć, że jestem w obrazie, w którym maluję. Wcześniej rysowałem na tablecie, na płasko, a teraz mogę namalować obraz, który później mogę ożywić i mogę komuś założyć te okulary i ktoś może być w tym obrazie i to jest dla mnie taka nowość. Tyle, że nie bardzo do czegoś to się przydaje, tylko dla zabawy, ale to jest dla mnie coś, co sobie przypominam, jak ja na początku kredą na ścianie malowałem, jak jaskiniowiec praktycznie, a teraz macham rękoma jak świr w okularach, nic nie widać na zewnątrz, a w środku maluję obrazy, które są trójwymiarowe, tak jak w animacjach w kinie na przykład. A czy jest taki projekt, może być nieukazany, taki prywatny, który ma dla Pana taki największy sentyment? Mam bardzo dużo różnych rzeczy, tylko tak naprawdę przez to, że trochę skusiło mnie to, żeby malować na zamówienie,
trochę się jakby zatraciłem w tym, w swojej działalności takiej, co bym robił, ale przez to, że mam okazję powiedzmy malować na zamówienie, mam okazję gdzieś podróżować i to jest dla mnie na pierwszym miejscu, nie do końca mogę realizować te swoje pomysły, a mam ich bardzo dużo, ale teraz na przykład chcemy w Koszalinie postawić, kupiliśmy budkę angielską, taką bardzo drogą, bo to była zabytkowa i ona, chcemy, żeby stanęła przy ratuszu. Będzie tam w środku rozrusznik serca, ten AED, czy ten defibrylator, nie mogę tego wymówić teraz, defibrylator, kurde, właśnie widzicie, AED. I montujemy tam właśnie dookoła tej budki, zamiast napisu telefon będzie taki jeżdżący napis cyfrowy. Kolega, który spawa artystycznie, wyspawał takie wielkie serce, które zaprojektowałem. Chcemy, żeby tam było ciepło w środku, żeby to serce biło. I to będzie takie miejsce, że jak ktoś powiedzmy w okolicy ratusza na przykład zasłabnie albo coś się stanie, wszyscy będą wiedzieli, gdzie pobiec. Otwierają budkę, wyciągają ten sprzęt, który się przykłada. I on tak naprawdę za nas robi ten masaż serca, bo jest tak już przystosowane to wszystko, że wystarczy to wszystko podczepić i tyle. I to jest taki ciekawy projekt, bo to ratuje życie. A wiem, że kilka lat temu helikopter lądował na ratuszu, na placu. Było zdarzenie i mi się takie coś przydało. To my już chyba przerobiliśmy wszystkie pytania. I chciałabym panu życzyć wielu ciekawych wyzwań i niegasnącego natchnienia i dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję.